Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu, który będzie poświęcony katastrofizmowi u Stanisława Ignacego Witkiewicza w kontekście literackich i filozoficznych ujęć katastroficznych charakterystycznych dla jego epoki. Witkacy nie tylko był artystą, ale był również filozofem. Był nie tylko poetą, chociaż uważał, że talent poetycki akurat miał niewielki. Był również powieściopisarzem, a nade wszystko był dramaturgiem. Był fotografem, był malarzem, był rysownikiem, portrecistą i był również filozofem. Na tym aspekcie skupimy się dzisiaj szczególnie. Katastrofista Witkacy. Do takiego właśnie portretu, do ujrzenia takiego portretu zapraszam Państwa w tym wykładzie. Zacznijmy od pojęcia katastrofizmu. W ujęciu Małgorzaty Szpakowskiej katastrofizm to prąd myślowy, który zakłada rychłą zagładę wartości szczególnie ważnych dla naszej kultury i cywilizacji, takich wartości, na których nasza cywilizacja i kultura się opiera. Źródeł katastrofizmu można szukać bardzo głęboko. Właściwie można ich poszukiwać już w Biblii, w Apokalipsie świętego Jana. Niektórzy badacze poszukują takich źródeł w romantyzmie, inni próbują sięgać do epoki młodej Polski, choć w tym przypadku raczej możemy mówić o dekadentyzmie i eschatologii. Generalnie rzecz biorąc, katastrofizm jest jednak prądem łączonym najczęściej z epoką międzywojenną. W ujęciu Kazimierza Wyki, stosunkowo wąskim ujęciu, które zostało przedstawione w eseju Wspomnienie o katastrofizmie, katastrofizm łączony jest ze zjawiskami poetyckimi właściwymi latom 30. Wyka założył, że katastrofizm to zjawisko, które dostrzec można przede wszystkim w poezji żagarystów, czyli poetów z grupy Żagary, która związana była z Wilnem, a także w lirykach takich autorów jak Mieczysław Jastrun, Władysław Sebyła czy Władysław Broniewski. Wyka dostrzegał również elementy katastrofizmu w groteskowych utworach takich poetów jak Konstanty Ildefons Gałczyński czy Julian Tuwim. Oczywiście zaznaczył również, że katastrofizm widoczny jest w utworach Witkacego, choć nadmienił, że były to zaledwie zapowiedzi katastrofizmu. Ujęcie Kazimierza Wyki wydaje się jednak nieco wąskie. Zjawiska charakterystyczne dla katastrofizmu możemy bowiem dostrzec nie tylko w tych fenomenach literackich, które krytyk wymienił. Katastrofizm dostrzeżemy już w pewnych zjawiskach, które pojawiły się w latach 20. Elementy katastroficzne dostrzeżemy na przykład w powieści Romana Jaworskiego pod tytułem Wesele hrabiego Orgaza. To powieść z 25 roku. Podobnie takie elementy dostrzeżemy w powieści Aleksandra Watta zatytułowanej Bezrobotny Lucyfer. To powieść z roku 27. Podobnie w zbiorze opowiadań Brunona Jasińskiego, Palę Paryż, to utwór z roku 28. We wszystkich tych tekstach, choć powstały one w latach 20. lub precyzyjniej w drugiej połowie lat 20., zaznaczają się rysy, niekiedy bardzo wyraźne, charakterystyczne dla artystycznego katastrofizmu. Naturalnie, jak wskazał Wyka, do spektrum zjawisk katastroficznych w literaturze należy zaliczyć całą poezję drugiej awangardy. Będzie to zatem grupa Żagary wskazana przez krytyka, ta, która działała w Wilnie. Będzie to środowisko lubelskie związane z Józefem Czechowiczem. Będzie to także grupa Kwadryga, ta akurat działała w Warszawie. Ponadto ze zjawiskiem katastrofizmu w literaturze możemy oczywiście łączyć takie bardziej żartobliwe ujęcia katastroficzne, z którymi mamy do czynienia w wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Koniec świata oraz poemat Bal u Salomona, a także poemat Tuwima zatytułowany Bal w operze. Tak jak nadmienił Wyka, elementy katastroficzne dostrzeżemy również w wybranych wierszach Broniewskiego, na przykład w utworze Krzyk ostateczny. W końcu powinniśmy dojść do Witkacego, o którym również wspomniał Wyka, ale w którego utworach dostrzegł zaledwie zapowiedzi katastrofizmu. Wydaje się jednak, że właściwie całą twórczość Witkacego możemy umieścić w obszarze, który nazywamy katastrofizmem. Katastroficzny rys mają bowiem powieści Witkacego, jego dramaty, a także jego pisma o charakterze filozoficznym.
Poza Marianem Zdziechowskim i Florianem Znanieckim, ważnym, być może najważniejszym myślicielem polskim, którego myśl sytuuje się w kręgu katastrofizmu, jest bohater naszego wykładu, czyli Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy właściwie całą swoją myśl, całą swoją refleksję naznaczył rysami katastroficznymi. Był myślicielem bodaj najkonsekwentniejszym w zakresie swojego katastrofizmu i takim, który dla tego ponurego, tragicznego losu kultury europejskiej nie widział właściwie nadziei. Aby zgłębić sens katastrofizmu Witkacego, musimy zacząć od centralnego dla niego pojęcia tajemnicy istnienia. Tajemnica istnienia to pewna świadomość ontologiczna. Witkacy tłumaczył ją następująco. To jedność w wielości i nieskończoności przy jednoczesnej ograniczoności każdego istnienia poszczególnego. Co to oznacza? Jak powiedziałam, jest to pewna świadomość ontologiczna, która jest rozpięta pomiędzy jednością, a więc tożsamością człowieka, jego niepowtarzalnością, jego wyjątkowością oraz wielością, czyli naszą złożonością wewnętrzną, a zarazem gatunkowością, faktem, że jesteśmy elementami ludzkiej gromady. To ta wielość zakłada również istnienie człowieka w ludzkim uniwersum, a zatem tajemnica istnienia to świadomość ontologiczna, mówiąc krótko, rozpięta pomiędzy poczuciem jedności i wyjątkowości, a poczuciem i świadomością naszej złożoności i wielości. Jak to się zatem staje, że jesteśmy samotożsami, że jesteśmy poszczególnym bytem, a zarazem jesteśmy tak złożeni wewnętrznie, tak skomplikowani i roztopieni, zawieszeni w tym ludzkim morzu, w tym ludzkim uniwersum. Zgłębianie tego pytania, twierdził Witkacy, wywołuje niepokój metafizyczny. To druga ważna kategoria w jego myśli naznaczonej katastrofizmem. Niepokój metafizyczny odróżnia człowieka od zwierząt. Tylko ludzie odczuwają niepokój metafizyczny. Zwierzęta w ujęciu Witkacego nie są tym niepokojem, nie są tym niepokojem naznaczone. Tajemnica istnienia to atrybut człowieczeństwa zatem, a przeżywanie niepokoju metafizycznego to to, co czyni nas ludźmi. Zdaniem Witkacego istnieją trzy środki, które pomagają nam doświadczać tajemnicy istnienia, czyli umożliwiają nam przeżywanie metafizycznego niepokoju. To religia, która porządkuje uczucia, to filozofia, która porządkuje pojęcia i sztuka, która z jakości prostych czyni czystą formę. Proroctwo końca kultury w ujęciu Witkacego zostało zawarte w najważniejszej jego pracy zatytułowanej Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia z roku 1919. Proroctwo to jest nad wyraz pesymistyczne. W ujęciu Witkacego niepokój metafizyczny odczuwają wyłącznie jednostki wybitne. To one zajmują się religią, filozofią i sztuką. I to one wytwarzają pewne osiągnięcia i wartości, którymi potem posługuje się cała ludzkość. Dajmy na to magię, technikę, ale także mądrość i odwagę, czy na przykład hierarchię władzy. Społeczeństwo jednak dąży do zupełnie innych celów. Społeczeństwo, twierdzi Witkacy, dąży do maksymalnego uspołecznienia, czyli zaspokojenia swoich potrzeb, które są, generalnie rzecz biorąc, potrzebami biologicznymi, związanymi z przetrwaniem, a także potrzebami związanymi z rozrywką. Społeczeństwo traktuje zatem religię, filozofię i sztukę w sposób instrumentalny, podobnie jak osiągnięcia wybitnych jednostek. Z czasem jednak potrzeby wybitnych jednostek stają się coraz słabsze. Jednostek wybitnych jest coraz mniej. Coraz bardziej dochodzą do głosu żądania tłumu i potrzeby społeczeństwa, które są potrzebami, jak powiedziałam, związanymi z przetrwaniem. Są to potrzeby gatunkowe. Z czasem zatem ludzie coraz bardziej się do siebie upodabniają. Witkacy, który miał pewną słabość do metafor animalistycznych, mówił:
tworzą wielką termitierę. Stają się coraz bardziej ujednoliconymi termitami. A zatem łatwe szczęście zabija wyjątkowość. Przełomowym momentem w ujęciu Witkacego jest przełom XV i XVI wieku. To od tej chwili, twierdzi Witkacy, pomniejszeniu ulega jednostka. Jednostki coraz bardziej upodabniają się do siebie. Zanik niepokoju metafizycznego jest charakterystycznym elementem rozwoju kultury i rozwoju cywilizacji, w którą kultura się przeobraża. Tragiczny los kultury jest nie do cofnięcia. Zdaniem Witkacego, zarówno religia, jak i filozofia już dawno straciły na znaczeniu jako środki, które umożliwiają ludziom przeżywanie metafizycznego niepokoju. Pozostała sztuka, ale i ona staje się coraz bardziej bezradna. Zdaniem Witkacego już niedługo sztuka także przestanie być środkiem, który umożliwia nam dotarcie do tajemnicy istnienia. Twierdzi jednak filozof, sztuka może przedśmiertnie rozbłysnąć. Tak jak rozbłysło malarstwo, tak jak rozbłysła muzyka, może również rozbłysnąć teatr. Będzie to, jak powiedziałam, rozbłysk przedśmiertny, ale może być on jasny. A ta jasność osiągnięta będzie za pomocą czystej formy. Witkacy twierdzi, że właśnie czysta forma w dziedzinach artystycznych, takich jak muzyka, malarstwo i teatr, może zbliżyć odbiorców do ontologicznej tajemnicy, czyli właśnie do tajemnicy istnienia i może im już niedługo, ale jeszcze trochę pomóc doświadczać tego, co czyni ich ludźmi. W wielu utworach Witkacego, także tych najbardziej znanych, jak powieść Pożegnanie jesieni, powieść Nienasycenie albo dramat zatytułowany Szewcy, katastrofa przybiera formę rewolucji. Byłoby jednak błędem sądzić, że rewolucja jest istotą katastrofy, która ma się wydarzyć w ujęciu Witkacego. To raczej forma, którą katastrofa przybiera. Rewolucja jest ostatnim ogniwem niszczenia najistotniejszych wartości, to znaczy tajemnicy istnienia i niepokoju metafizycznego, a zarazem ostatnim etapem socjalizacji życia, czyli procesu, który Witkacy wizualizował jako przekształcanie świata ludzkiego w wielką termitierę. Wszystkie koncepcje filozoficzne i estetyczne, także te tak bardzo przerażające, jak koncepcje katastroficzne, które zwiastowały koniec naszej kultury i cywilizacji, mają ludzkie twarze. Wynika to stąd, że filozofie, ujęcia filozoficzne tworzą ludzie ze swoimi biografiami, ze swoimi poglądami, ze swoim usytuowaniem w życiu rodzinnym, towarzyskim, społecznym i politycznym, ze swoją w końcu przeszłością, która nierzadko jest naznaczona trudnymi doświadczeniami. Nie inaczej jest w przypadku Witkacego. Abstrakcyjna koncepcja, którą Państwu przybliżyłam, ma swoje źródła w biografii Witkacego i miała swoje konsekwencje w jego decyzjach życiowych. I o tym zapleczu i o tych przedłużeniach filozoficznej koncepcji chciałabym Państwu teraz nieco opowiedzieć. Fakt, że Witkacy przedstawiał katastrofę jako rewolucję, ma niewątpliwy związek z tym, że Witkacy sam rewolucję widział. A widział ją nigdzie indziej, jak właśnie w Rosji. Witkacy spędził w Rosji kilka lat, pomiędzy połową października 1914 roku a końcem czerwca roku 1918. To okres I wojny światowej, który w Rosji płynnie przeszedł w okres rewolucji. Okres ten w życiu Witkacego jest zarazem najważniejszy, to zdanie, które podzielają niemal wszyscy witkacolodzy, jak i najbardziej tajemniczy. Witkacolodzy zgadzają się bowiem co do tego, że o tym właśnie okresie wiemy najmniej. Najmniej, ponieważ Witkacy niechętnie mówił o swoim doświadczeniu rosyjskim. Tylko w chwilach najgłębszej szczerości dzielił się z przyjaciółmi tym, co go w Rosji spotkało, a zapiski dotyczące doświadczeń rosyjskich Witkacego nie zachowały się.
Na podstawie jednak dokumentów i tych nielicznych wspomnień, o których Państwu wspomniałam, możemy odtworzyć co nieco z tego ważnego, a zarazem tajemniczego okresu życia naszego autora. Fakt, że Witkacy znalazł się w Rosji w okresie I wojny światowej, bezpośrednio wiąże się z pewnym dramatycznym wydarzeniem, które miało miejsce w jego życiu w okresie poprzedzającym, krótko poprzedzającym wybuch wojny. Witkacy był zaręczony z Jadwigą Janczewską. Związek ten zyskał już akceptację rodziny Witkacego i niebawem narzeczeni mieli wziąć ślub. Związek zakończył się jednak dramatycznie w okolicznościach dość tajemniczych. Janczewska popełniła samobójstwo w Dolinie Kościeliskiej, strzelając sobie w serce wśród kwiatów, które specjalnie na tę okoliczność przywiozła. To dramatyczne wydarzenie odbiło się w Zakopanem, w którym mieszkał Witkacy, szerokim echem i przysporzyło artyście złej sławy. Wielu bowiem znajomych Witkacego obwiniało go o udział nie bezpośredni, ale pośredni w tym wydarzeniu, to znaczy o pchnięcie swej narzeczonej do tego dramatycznego kroku. Trudno do końca powiedzieć, co Janczewską skłoniło do wyboru śmierci z własnej ręki. Niemniej jednak Witkacy sam poczuwał się do winy w tej sprawie. Remedium na smutek Witkacego i jego poczucie winy z powodu tragicznej śmierci ukochanej stał się wyjazd z przyjacielem Bronisławem Malinowskim do Australii. Malinowski miał prowadzić tam badania antropologiczne, a Witkacy pełnić rolę jego dokumentalisty. To właśnie w Australii zastał przyjaciół wybuch wojny. Do wojny ustosunkowali się zupełnie inaczej. Malinowski został na miejscu, a Witkacy wrócił do kraju i chciał wziąć udział w walkach. Trudno powiedzieć, dlaczego decyzję podjął właśnie taką. Jego listy wskazują na to, że w walce zbrojnej upatrywał pewnej szansy na zakończenie swojego żywota, a więc na spłatę swoistego długu, który miał powstać w rezultacie tragicznej śmierci jego ukochanej. Jakkolwiek było, Witkacy trafił do Warszawy i stamtąd właśnie udał się do Petersburga. Ta kwestia wymaga być może małego wyjaśnienia, ponieważ Witkacy, choć mieszkał w Zakopanem, był obywatelem rosyjskim, urodził się bowiem właśnie w Warszawie. Nie mógł zatem wrócić do Galicji, gdyż tam po wybuchu wojny jako obywatela rosyjskiego mogło go czekać internowanie. A zatem Witkacy udał się do Warszawy, a stamtąd trafił do Petersburga i w Petersburgu wstąpił do szkoły oficerskiej, w czym pomogli mu jego bliscy krewni zamieszkujący w tym mieście. Jako oficer armii carskiej został członkiem bardzo elitarnego pułku Pawłowskiego, czyli Leibgwardii Carskiej. Z tym właśnie pułkiem odjechał na front. Witkacy wziął udział w walkach zbrojnych na froncie, także w tych bardzo krwawych. Był bowiem uczestnikiem bitwy nad rzeką Stochot na dzisiejszej Białorusi. Były to walki bardzo krwawe. Właściwie można byłoby powiedzieć, że pułk Pawłowski został skierowany do czegoś w rodzaju misji samobójczej. Witkacy został w bitwie ciężko ranny. Kilka lub nawet kilkanaście godzin przeleżał na polu bitwy, zanim został zabrany przez kordon sanitarny i dopiero po 2 dniach odtransportowany na tyły frontu. Ze swoich ran się wyleczył, choć sporo czasu spędził w szpitalu. Został odznaczony wysokim odznaczeniem świętej Anny, a nawet awansowany na porucznika. Udział w walkach frontowych stał się dla niego jednak doświadczeniem traumatycznym. Witkacy nigdy nie chciał na front powrócić. W końcu uzyskał pozwolenie swoich przełożonych, aby pozostać na tyłach frontu. I tak doczekał roku 1917, w którym wybuchła rewolucja. Pułk Witkacego miał bezpośredni udział w jej zapoczątkowaniu. Czwarta rota, lub inaczej mówiąc kompania pułku Pawłowskiego, wzięła udział w pierwszym zrywie rewolucyjnym 26 lutego 1917 roku. Witkacy wspominał o tym wydarzeniu w niemytych duszach, pisząc, iż jego rodzimy pułk zapoczątkował rewolucję. Mówił również o tym, że wziął niemal aktywny udział w wydarzeniach rewolucyjnych. Trudno dokładnie opisać udział Witkacego w tych wydarzeniach, niemniej jest niemal pewnym, że pozostawał blisko tego, co wówczas działo się na ulicach Petersburga.
I te wydarzenia zapewne również odcisnęły niezatarty ślad w jego wyobraźni i w jego pamięci, choć Witkacy mówił o tych wydarzeniach tak rzadko. Witkacy w połowie 1918 roku, zapewne z pomocą przyjaciół, wydostał się z ogarniętej rewolucją i wojną domową Rosji i wrócił do Polski. Potem ostatecznie do Zakopanego. Wydarzenia te jednak, jak powiedziałam, tak bardzo wryły się w jego pamięć, że pozostały w niej do końca życia. Witkacy zawsze bał się rewolucji i zawsze upatrywał w zrywie rewolucyjnym ziszczenia się katastrofy. To właśnie dlatego z powodu swoich doświadczeń rosyjskich, z powodu tego, co zobaczył i czego doświadczył w Petersburgu, katastrofę przedstawiał w takim właśnie rewolucyjnym stroju. Owo doświadczenie i przyjęcie katastroficznego poglądu, którego ząb powstał zresztą właśnie w Rosji, bo pierwsze szkice do nowych form w malarstwie powstały właśnie w Petersburgu. A więc to wszystko zaowocowało, jak powiedziałam, katastroficznym światopoglądem, który znajdował pewne przedłużenia w decyzjach życiowych Witkacego. Już w roku 1931, a więc kilka lat po wydarzeniach, o których opowiadam, pisał do żony następująco. Jednak cieszę się, że nie mam dzieci. W dzisiejszych czasach wychowywać syna piekielnym jest zadaniem. Kolejnym ciekawym przejawem katastrofizmu na takim mikropoziomie życia psychicznego Witkacego jest jego stosunek do wojny. Jak powiedziałam, Witkacy wyniósł z Rosji doświadczenie traumatyczne. Bał się i rewolucji, i powrotu na front jeszcze w Rosji, i kolejnej wojny, którą profetycznie przewidywał właściwie przez całe lata 30. Witkacy się bardzo bał wybuchu wojny, przewidywał, że wojna ta nie może przynieść niczego dobrego i że prawdopodobnie nie będzie wojną wygraną. W liście do swojego przyjaciela, niemieckiego filozofa Hansa Corneliusa, w marcu 1939 roku pisał następująco: katastrofa światowa przybliża się coraz bardziej. Czy się po niej jeszcze odnajdziemy, jest wątpliwe. W liście do innego przyjaciela, filozofa Romana Ingardena, Witkacy zwierzał się z tego, że rzucił palenie. To samo doradzał zresztą Ingardenowi i pisał, że wyjdzie mu to na zdrowie, ale zaraz dodawał: jak będzie wojna, zaczniemy, bo wtedy już wszystko jedno. Lato 1939 roku przyniosło Witkacemu skądinąd dobre, przyjemne doświadczenie. Witkacy spędził 2 tygodnie czerwca tego roku w majątku swojej znajomej, Nadziei Drudzkiej, a majątek ów nazywał się Augustówek. Były to, jak powiedziałam, dobre 2 tygodnie, podczas których Witkacy nie tylko wypoczął, ale zyskał również nowych klientów swojej firmy portretowej, co nieco podreperowało jego budżet. Gdy jednak wyjeżdżał za Augustówka, zwierzył się swojej gospodyni, a zarazem przyjaciółce, w następujących słowach: jeśli będzie wojna i Warszawa będzie bombardowana, będę chciał tu do Państwa przyjechać. Tylko nie wiem, czy mi się uda. Boję się wojny. Witkacy bał się jej rzeczywiście bardzo. Tymczasem wojna zbliżała się wielkimi krokami. Lęk Witkacego przed wojną, przed działaniami frontowymi, przed rewolucją skumulował się w jego reakcjach na początku września roku 1939. Witkacy zareagował oczywiście przerażeniem, ale co może mało zrozumiałe, chciał zaciągnąć się do wojska. Chciał mieć wpływ na wydarzenia, które go otaczały. Czuł się bowiem zupełnie bezradny i bezsilny. Z uwagi na jego stan zdrowia i wiek nie został do wojska przyjęty, chociaż uciekając na wschód, o tym o czym za chwilę, ponawiał swoje próby dostania się do jakiegokolwiek oddziału właściwie na całym odcinku od Warszawy do wsi Jeziory. Witkacy zdecydował się bowiem z Warszawy w pierwszych dniach września 1939 roku uciec. Uciekł wraz ze swoją kochanką i przyjaciółką Czesławą Oknińską-Korzeniowską. Zaczęli uciekać na wschód, tam gdzie większość Polaków kierowała się, aby uniknąć starcia, zderzenia się czy jakiegokolwiek kontaktu z wkraczającymi coraz bardziej w głąb Polski wojskami niemieckimi. Witkacy wraz z Czesławą dotarli wkrótce do wsi Jeziory,
W jeziorach Witkacego i Czesławę została wiadomość o wkroczeniu wojsk radzieckich ze wschodniej strony na teren Rzeczpospolitej. Ta wiadomość stała się ogromnym ciosem dla Witkacego. Wyobraził sobie, jak wszystkie jego koszmary, które wyobrażał sobie właśnie w formie rewolucji, spełniają się, stają się rzeczywistością. Stało się to bezpośrednią przyczyną, dla której Witkacy wraz z Czesławą zdecydował się na popełnienie samobójstwa. 18 września rano oboje udali się do pobliskiego lasu. Tam znaleźli drzewo otoczone krzakami, tak aby zapewniało pewną intymność, jak wspomina to wydarzenie Czesława, i przyjęli truciznę. Witkacy sporządził dla Czesławy mieszankę leków, którą wypiła Czesława i zapadła w sen. Tymczasem Witkacy podciął sobie tętnicę szyjną. W ten sposób zakończył swój ziemski los. Czesława obudziła się z tego śmiertelnego snu i udało się ją odratować. Dla Witkacego był to jednak koniec. Ta decyzja znajduje być może najlepsze wytłumaczenie w świetle właśnie katastroficznego poglądu Witkacego na historię, kulturę i cywilizację w wierszu Miłosza, który pozwolę sobie Państwu zacytować. To wiersz zatytułowany Stanisław Ignacy Witkiewicz, zamieszczony w tomie Ocalenie z roku 45. Oto zwycięża ludzkość, zacięta i płodna, która nie pragnąc tajemnicy mnoży się i trwa. Ja, wbrew jej woli, chciałem sięgnąć do dna, chociaż ona ma słuszność, bo tak tylko dosięga się dna. Wersy, które Państwu przeczytałam, to ostatnia strofa wiersza Miłosza. Pokazuje ona, że Witkacy mógł, tak przynajmniej wyobrażał to sobie Miłosz, zobaczyć we wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski spełnianie się katastrofy. Ostatnie ogniwo na drodze do ostatecznego zaniku wartości wyższych. Na drodze do przekształcenia ludzkiego społeczeństwa w wielką termitierę. Obraz Witkacego, który próbowałam odtworzyć na Państwa potrzeby, to obraz katastrofisty, człowieka bardzo pesymistycznego, który widział los kultury w sposób nieodmiennie tragiczny i nieodwrotnie tragiczny. Witkacy bowiem uważał, że nie ma nadziei dla naszego świata. Nasz świat musi w końcu ulec całkowitemu zmechanicyzowaniu, a ludzie muszą przekształcić się, jak czytamy w Szewcach, towarzyszy X. Jak powiedziałam na początku wykładu, Witkacy miał jednak wiele twarzy. Przywołałam jego portret wielokrotny, aby pokazać Państwu, że Witkacy niejedno miał oblicze. Witkacy, będąc katastrofistą, prawdopodobnie najbardziej konsekwentnym w polskiej literaturze i filozofii, był zarazem człowiekiem o nieco odmiennym, nie tylko katastroficznym, usposobieniu. Był człowiekiem z poczuciem humoru i ze sporym dystansem do siebie. Witkacy potrafił żartować nie tylko z innych, co zazwyczaj prostsze, ale właśnie z siebie samego. Dobrym tego dowodem są rozmaite pseudonimy, które przybierał i którymi podpisywał swoje listy, którymi posługiwał się w kontaktach z przyjaciółmi. Witkacy był ekscentrykiem, można byłoby powiedzieć dzisiejszym językiem hipsterem. Ale był to rodzaj ekscentryzmu, który znów pokazywał spory dystans Witkacego do samego siebie. Witkacy lubił zadziwiać, lubił szokować, uważał się za dandysa, ale twierdził zarazem, że prawdziwy dandys to ten, kto zadziwia przede wszystkim samego siebie. Witkacolodzy wciąż odkrywają nowe prace Witkacego. Korpus jego dzieł, zarówno tych literackich, jak i malarskich, wciąż nie jest zamknięty. Co i rusz, w archiwach głębokich, zwłaszcza archiwach rosyjskich, bo znajdują się nowe, malutkie albo większe dokumenty, które pozwalają zmienić na przykład datowanie w kalendarium życia i twórczości Witkacego albo dodają nową informację do tego kalendarium. Nie tak dawno pojawił się dokument, który zmienia datę debiutu Witkacego. Był to bowiem jego nowo odkryty, a najwcześniejszy tekst. To są właśnie te współczesne, nowe, choć już następujące po śmierci autora, cuda świętego Witkacego. Dziękuję Państwu za uwagę.